Witam Was serdecznie w kolejnym rozdziale kursu dotyczącym technik białego wywiadu. Tym razem omówię temat, który bardzo często pojawia się w prowadzonych śledztwach OSINT-owych. Mowa tutaj o technicznej analizie multimediów. Ta lekcja poświęcona zostanie analizie fotografii, plików graficznych i wszelkiego rodzaju obrazów. Ponadto pokażę, jak odnaleźć metadane pliku oraz jak skutecznie możemy je wykorzystać. Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest techniczna analiza obrazu. Jest to proces polegający na interpretacji informacji zawartych w obrazach, zdjęciach, rysunkach, mapach satelitarnych i innych rodzajach grafiki w celu pozyskania cennych informacji. To ważne narzędzie w dziedzinie OSINT, ponieważ może pomóc w identyfikacji lokalizacji i analizie różnych obiektów, miejsc, zdarzeń, działań, co z kolei może prowadzić do odkrywania ukrytych powiązań lub kolejnych selektorów. Pierwszym etapem tego procesu będzie weryfikacja autentyczności. W dzisiejszym świecie łatwo jest manipulować obrazami za pomocą narzędzi do edycji grafiki. Techniczna analiza obrazu może pomóc w wykrywaniu ewentualnych fałszerstw, co jest istotne w kontekście dostarczania wiarygodnych informacji. Do tego celu mogę Wam polecić narzędzie Forensically, umieszczone na stronie internetowej, której adres widzicie poniżej. Po uruchomieniu tej witryny widzimy zdjęcie przykładowe, na którym możemy testować dostępne filtry i detektory. Ponadto możemy wgrać również swoją fotografię. W tym celu musimy kliknąć w przycisk Open File, znajdujący się na górze strony. Ja pozostanę na podglądzie zdjęcia przykładowego, gdyż chcę Wam pokazać, jak możemy zweryfikować autentyczność tego zdjęcia. Podstawowym narzędziem używanym w tym celu jest filtr ELA, czyli Error Level Analysis. Polega on na zaznaczeniu błędnych lub odznaczających się parametrami pikseli na danym obszarze. Funkcja ta pomaga wykryć sytuację, gdy ktoś wkleił jakiś element w inne zdjęcie, czyli wykonał tzw. fotomontaż. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Klikamy w filtr Error Level Analysis z panelu po prawej stronie. Widać, że nasze zdjęcie zmieniło się w obraz z różnymi odcieniami koloru niebieskiego i fioletu. Naszą uwagę zwraca obszar, na którym znajduje się statek kosmiczny oraz paralotniarz. Obrazy te pokryte są jaśniejszymi plamami, co oznacza, że piksele w tym obszarze odróżniają się znacznie od pozostałej części zdjęcia. Oczywiście w innych miejscach również widzimy delikatne odbarwienia, lecz jest to wynikiem kolorystyki zdjęcia. Kolejnym z filtrów, które pomaga wykryć fotomontaż, jest Noise Analysis. Działa to na zasadzie zaznaczenia błędnych obszarów na zdjęciu, czyli tzw. szumów. Włączamy teraz tą opcję. Widzimy ponownie, że statek kosmiczny oraz paralotniarz różnią się barwą od pozostałej części. Podczas analizy zdjęć w tym urządzeniu polecam próbować zastosowania również innych filtrów. Zależnie od rodzaju obrazu i zastosowanej techniki fotomontażu, mogą one ukazać, że doszło do manipulacji. Zasadą, jaką powinniśmy się kierować, jest to, że jeżeli jakiś obszar zaczyna odróżniać się od reszty, należy się temu dokładnie przyjrzeć i mieć na uwadze możliwą ingerencję innej osoby. Kolejnym etapem analizy technicznej zdjęcia może być identyfikacja lokalizacji na podstawie tego, co zdjęcie przedstawia. Na przykład, widząc fotografię, w której tle jest wieża Eiffla, wiemy, że została ona wykonana w Paryżu. To samo tyczy się innych charakterystycznych budowli, które pojawiają się często przypadkiem na zdjęciach. Bazując na tym założeniu, możemy wykorzystywać nie tylko nieruchomości, które zobaczymy, ale też drobne elementy charakterystyczne dla danych miejsc. Za przykład może posłużyć to zdjęcie. Widzimy na nim plażę. Dla większości osób nie wyróżnia się ona niczym szczególnym. Podczas analizy technicznej obrazu musimy zwracać uwagę na każdy najdrobniejszy element wyróżniający go. W tym przypadku możemy wykorzystać budynek w tle o niestandardowym kształcie. Teraz możemy posłużyć się najważniejszym i najprostszym narzędziem OSINT-owca, czyli przeglądarką internetową. W oknie wyszukiwania wpisujemy słowa plaża, półokrągły budynek.
W wynikach wyszukiwania pojawiło nam się zdjęcie, które jest bardzo podobne do naszego pejzażu. Przechodząc na stronę, gdzie jest zamieszczone, dowiadujemy się, że zostało ono wykonane na plaży w Barcelonie. To był bardzo prosty przykład, z pewnością część z Was wiedziała od razu, o jakie miejsce chodzi, ale chcę Wam tylko pokazać regułę, jaką należy się kierować przy analizie tego rodzaju fotografii. Pokażę Wam jeszcze jedną technikę służącą do wiązania zdjęć z miejscami, gdzie mogły zostać wykonane. Ta technika również jest bardzo prosta, lecz niekoniecznie oczywista. Jeśli mówimy o zwróceniu uwagi na każdy szczegół, to w przypadku analizy zdjęć należy fizycznie przybliżyć każdy element obrazu. Na poniższym zdjęciu widzimy restaurację Taco Bell, jakich są setki na świecie. Jak w tym przypadku ustalić, którą widzimy? Otóż powiększamy kawałek po kawałku i w końcu widzimy taśmę charakterystyczną dla lotniska, na której napisana jest nazwa miasta, w którym się znajduje. Tak oto w kilka chwil ustaliliśmy prawdopodobną lokalizację zdjęcia. Omówię teraz dość nieoczywiste narzędzie, ale bywają sytuacje, gdy musimy z niego skorzystać. Wyobraźcie sobie, że macie fotografię, na której widać m.in. cień. Wiecie, gdzie została wykonana, wiecie mniej więcej w jakim dniu, ale zależy Wam na w miarę dokładnej godzinie. Istnieje pewien sposób, jak to ustalić. Przechodzimy do strony, której adres Wam wyświetlam. Odnajduję i nanoszę teraz lokalizację obrazu oraz zaznaczam datę jego wykonania. Im te dane będą dokładniejsze, tym dokładniejszą godzinę otrzymam. Po umieszczeniu kropki w miejscu wykonania zdjęcia porównuję mapę z posiadaną fotografią. Widać, że cień, który pada, przesunięty jest nieznacznie w lewo względem linii brzegowej. Przechodzę na mapę i za pomocą suwaka umieszczonego u góry ustawiam słońce tak, aby tworzyło cień w tym samym miejscu. Teraz otrzymałem przybliżoną godzinę, kiedy mogło zostać wykonane to zdjęcie. Dla pewności przechodzę w szczegóły zdjęcia i widzę, że wytypowany przeze mnie czas jest niemal identyczny jak rzeczywisty. Przejdźmy zatem do odczytu metadanych lub zwanych inaczej danych EXIF. Termin ten już wyjaśniłem na początku kursu, więc opowiem teraz, jak można je odnaleźć i wykorzystać. Teraz wyobraźcie sobie, że jesteście w związku i podejrzewacie swojego partnera lub partnerkę o zdradę. Domyślacie się, z kim się spotyka i znacie tą osobę. Pewnego dnia wasza druga połówka mówi wam, że idzie się spotkać z grupą znajomych do restauracji. Nie dajecie temu wiary, ale brak wam dowodów. Po kilku godzinach od wyjścia zaczynacie sprawdzać portale społecznościowe, na których udziela się osoba, z którą prawdopodobnie teraz jest. Widzicie zdjęcie, przed chwilą zamieszczone, prawdopodobnie z restauracji, z opisem wskazującym na romantyczne popołudnie. Chcecie nakryć ich na gorącym uczynku, tylko gdzie oni są? Jeśli poprzednie metody nie dadzą Wam odpowiedzi, pozostaje odczyt metadanych. Mamy możliwość zrobić to online albo za pomocą jednego z narzędzi do pobrania na nasz komputer. Zasada działania obydwu jest podobna, więc nie będę się dublował. Pokażę Wam to na przykładzie narzędzia na stronie internetowej. Takich możemy odnaleźć w sieci wiele. Wpisujemy w wyszukiwarkę EXIF Data i przechodzimy do jednej z odnalezionych stron. Po czasie używania tych narzędzi będziecie mieli swoje ulubione, ale zanim to nastąpi, popróbujcie różnych i wybierzcie te najwygodniejsze dla Was. Po otwarciu strony w centralnej jej części widzimy okno do załadowania zdjęcia z dysku, co też czynimy. Po załadowaniu w pierwszej kolejności wyświetla się nam lokalizacja odczytana z metadanych. W przypadku, o którym opowiedziałem przed chwilą, możemy śmiało wsiadać w samochód i jechać na przywitanie zakochanej parze. My jednak przejdźmy dalej. Poniżej mamy dalsze informacje odczytane ze zdjęcia. W pierwszej kolejności jest to nazwa urządzenia, którym wykonano zdjęcie,
data oraz czas. Następnie parametry techniczne aparatu oraz obrazu. Mamy również współrzędne geograficzne, na podstawie których narzędzie wyświetliło nam mapę z lokalizacją zdjęcia. Mam też dla Was złą wiadomość. Nie bez powodu odczyt danych EXIF podałem jako ostatni. Obecnie na wielu portalach społecznościowych takie dane są automatycznie usuwane. Wiąże się to z oszczędnością miejsca zajmowanego na serwerach oraz polityką ochrony prywatności użytkowników tych serwisów. Samemu również można usunąć te informacje, a co gorsze, można je modyfikować. Jednakże wciąż można natrafić na miejsca, gdzie fotografie będą posiadały metadane pomocne w naszych śledztwach. Warto więc próbować je odczytać. Na tym zakończymy lekcję na temat analizy technicznej obrazu. Mam nadzieję, że informacje tutaj przekazane okażą się dla Was przydatne i pomogą Wam w prowadzeniu efektywnych działań OSINT-owych. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji.